Dobrze, przejdźmy do tego słonia w składzie porcelany, tego... Do wizjonera przejdźmy. Do wizjonera, przecież to jest wizjoner. Teraz to mnie jest wszyscy znienawidzą boss, jeszcze to jest bardziej. Boss, jeżeli chodzi o gry. Big boss, niektórzy mówią przecież. Od momentu, kiedy odszedł z Konami. Konami Kona. A potem powstało Kojima Production, bo dzisiaj będziemy mówić o mistrzu Kojima. Kojima. Death Stranding został ujawniony, jeżeli chodzi o bardziej obszerne fragmenty gameplayu. Została ujawniona historia tej gry i została też przede wszystkim ujawniona data premiery. I to, czego się dopatrzyli, między innymi włoski dziennikarz to zauważył, na końcu nie było, że tylko na PlayStation. Więc pojawiły się plotki, że to nie tylko na PlayStation, już nie jest albo czasowo przywiązany. Na PlayStation będzie na nie przykład. Jest już przywiązany. A potem na przykład wejdzie PC, żeby było wesoło. Hej, to będę mógł nie grać w tę grę na dwóch platformach. Nie żartuję, w nią chcę zagrać. Mimo całego mojego hejtu na Kojimandziego, którego, jak wiecie, nie jestem największym fanem na świecie, to chcę w to zagrać, bo to nie jest ciekawe, to jest frapujące. Ta gra jest frapująca. Że kto mu na to pozwolił? Nie no, pozwoliły mu na to pieniądze, które zarobił na MGS-ach i pewnie sponsorzy. Nie, bo to jest gość, który robi po prostu po swojemu i to jest szacunek, prawda? Że to jest trudno tak w tych czasach, tak nie. Mieć taką pozycję, co? Mi się to nie podoba zupełnie. Znaczy dobra, no, okej, dobra. Nasza branża też potrzebuje artystów, którzy robią dziwne rzeczy na tym poziomie jakby spoko. Ja twardo uważam, że to jest pseudointelektualny bełkot i możecie mnie za to hejcić, możecie mnie za to nienawidzić. Ja uważam, i to najśmieszniejsze jest to, że tak nie przyznają tego, ale mówią o tym też fani Kojimy. Znaczy ten trailer pokazał, że tam nie wiadomo o co chodzi zupełnie. A mnie osobiście najbardziej śmieszy, że Kojima twardo próbuje wytłumaczyć o co chodzi na Twitterze i że do tego, żeby zrozumieć o co w tym wszystkim chodzi, potrzebny jest input od autora, który on... osobiście wrzuca i ja czytam te tweety i z nich też nic nie wynika. Ale mi się podoba, że zobaczcie, tam w tej którejś minucie tego zwiastuna widzicie górę i na tę górę będzie można wejść, że to jest taki otwarty świat i on między innymi o takich rzeczach tweetuje, ale faktycznie gra ma być w otwartym świecie, ma piękne cutscenki, bo ja uwielbiam ten styl, już od czasów MGS-a, po na przykład płonące jednorożce bardzo chwyciły moje serce. Znaczy, nie, to jest dobra. Taka gra, w której wszystko jest możliwe, przynajmniej jeżeli chodzi o warstwę fabularną. Przecież w Death Stranding pojawiają się czołgi z I wojny światowej, nikt się tego nie spodziewał i to było zaskoczenie poza tym płodem w słoiku. Którego też się kiedyś nikt nie spodziewał, a teraz jest to jakby element integralny między innymi też zestawu kolekcjonerskiego. Chciałem zauważyć. Bąbelek, tak. I wyobraź sobie, weź to wytłumacz w naszym kraju. Z bąbelkiem. Wytłumacz to w Polsce, taką kolekcjonerkę. Moja dużo lepsza połówka, jak żeśmy oglądali ten trailer, ona jest w ogóle umiarkowaną fanką Kojimy. W sensie ona lubi bardziej niż nie lubi. Ja bardziej nie lubię niż lubię. Ona powiedziała jedną bardzo fajną rzecz, że... Jak oglądała ten trailer, to miała wrażenie, jakby to były wszystkie klisze, które się w głowie Kojimy zalęgły, takie filmowe klisze, że coś będzie super badass cool wyglądało najfajniej na świecie. No i rzeczywiście, nie ukrywam, że Mads Mikkelsen podpalający sobie papierosa od żaru lecącego tę postać podobno, w powietrzu, bo jest nałogowym palaczem. Bo jest nałogowym palaczem, też tak. O tym słyszałem. I odpala, a za nim idzie tych czterech kolesi, jak to ładnie ktoś napisał, podłączonych do niego pępowinami wsadzonymi pupsien. No i okej, to wygląda super badass, tylko jednocześnie do tego jest jakiś tekst w tle, który wymawia narrator, który jest znowu takim przepotwornym bełkotem. Tak o niczym nie mówi i tak nic nie znaczy i nie będzie znaczył. Tam nie będzie treści. Zobaczycie. Możecie mnie hejcić, przekonacie się o tym za pół roku. Ta gra będzie bełkotem. Ona będzie bzdurą. Zapamiętajcie ten moment, to co powiedział Tadeusz. Wrócimy do tego, wiesz, zawsze możemy to odwinąć, rejestrujemy ten program, ale też gwiazdy, które biorą w tym udział, twarze, aktorzy, poza Madsem Mikkelsenem, no to jest po prostu światowa liga i to ja zazdroszczę, że on może robić takie rzeczy, że wiesz, że on ma na to pieniądze, że może spełniać swoje marzenia. On też na tym Twitterze pokazywał swoją roadmapę, bo właściwie gra powstaje 3 lata i tam było, no dzisiaj... spotkałem Madsa Mikkelsena, zapytałem się, czy chce robić grę. A potem pojawia się kolejna postać, czyli Guillermo del Toro, reżyser, Gilda. Prawda? No, także wiesz, a on tam występuje, wziął udział w tej sesji, jest jedną z postaci i to jest po prostu ten rozmach. Albo dziewczyna, która będzie w nowym Bondzie, bo grała w Spectre, w 25. części też będzie. I wiesz, i to ale... po prostu to jest ten świat, tak? Dobrze, który no, ale Radek, to nie jest... wciąga, to jest magiczny, super. Jest historia. Świetnie, ja się z tego bardzo cieszę, tylko dlaczego to idzie na taki chłam?
Dlaczego to idzie na historię, która jest bzdurą? Znaczy, with all due respect, sam fakt posiadania bąbelka w zbiorniczku, którym się nosi, ten bąbelek jest twoim detektorem, kurde, duchów. Łącznikiem z przeszłością. Mi po prostu komórki obumierają w mózgu, jak to mówię. Ale to jest tak głupie. Czy istnieje szansa, że nie wiem, że zmienisz zdanie, jak zagrasz? Bo wiesz, bo jeżeli to chodzi jest o historię, nie ma szansy. Nie, dziwnych nie, historii. No więc właśnie wiesz, o to mi chodzi. To jest dla mnie bełkot. Ale być może, wiesz, kiedy usiądziesz do tego, przejdziesz tę grę. Ale ja grałem już w gry Kojimy. Wszystkie są takie same. I ten absurd, jakaś taka irracjonalność niektórych rozwiązań nie jest ujmująca? Nie. Że tak dla mnie to jest, nie. Dla mnie, moje wrażenia po tym trailerze są takie. Facet ma całkowitą sieczkę w głowie, nie ma żadnego pomysłu, tylko klisze właśnie to, od kim wziąłem. Te klisze, które mu się tam roją. Gameplayowo ta gra wygląda generycznie, to jest takie brzydkie słowo, ale że nieoryginalnie. Nie ma tam, nie znal- no przepraszam, no stary, 15 sekund rozkładania drabiny. Znaczy rozkładanie drabiny no, nie. I bieganie z paczkami na plecach, nie. Kiedy dostajesz uderzenie od przeciwnika, wypada ci jedna z tych paczek i ją szybko zbierasz, to faktycznie jest zabawne. Ale kaccenki, idiotyczne, kaccenki no. mają w sobie. Tak, ale no, to dla mnie to nie wystarcza. Zwracasz na to uwagę. Ja bym wolał zagrać w Outer Wilds w takiej sytuacji. A nie mamy już czasu. Najbardziej chciałbym usłyszeć. To znaczy my teraz powinniśmy... Wóz? Czy mamy jeszcze chwilę na to, żebym mógł potasować Outer Wilds? Na koniec. Pod koniec. Pod mamy. Koniec pan się potasuje. Wóz pod powiedział, koniec. Że mam. Dobrze. Mamy pana. Musimy się trzymać ram czasowych, bo teraz jest czas Digital Dragons.